Mogłoby się wydawać, że teraz chilluję sobie na kamieniu w pobliżu jakiegoś zakopiańskiego wodospadu. Natomiast nic bardziej mylnego, ponieważ znajdujemy się w Dinolandii, słuchajcie, w Dinolandii, w Inwałdzie, w miejscu, które pokaże Wam historię, ale nie tą sprzed 100 czy 200 lat, ale raczej sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset milionów lat. A w tym sezonie mnóstwo nowości i o tym opowie Wam za chwilę Magda. Cześć Magda. Cześć Dawid, witam serdecznie w Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie. W taką piękną, słoneczną pogodę. Możemy tutaj robić bardzo dużo, przede wszystkim dinozaury. Podziwiamy dinozaury, oglądamy jak one kiedyś wyglądały i się prezentowały. Dinozaury w tym sezonie się ruszają i to jest oczywiście świetna sprawa dla najmłodszych, których weźmiecie ze sobą do Dinolandii. Możemy zakręcić się na żyroskopie. Patryk, powiedz mi, ile masz lat? 6. 6 lat. Jesteś bardzo odważny, że się zdecydowałeś usiąść na tym żyroskopie. Jak było, powiedz mi? Fajnie. Fajnie było kręcenie. Było troszkę strachu? Nie. No i to mi się podoba. Dzięki wielkie. Czyli teraz jesteśmy w nowej atrakcji. To są takie jeepy. Widzę, że można sobie tutaj bez problemu jechać z małym dzieckiem. Ty już jesteś duża. Ja jestem duża, ale fajnie, że mogę się z tobą przejechać. Świetna atrakcja oczywiście. Wśród dinozaurów przejeżdżamy się teraz koło Tyranozaura Rexa, króla dinozaurów. I wcale się go nie boimy, bo on w ogóle nie jest straszny. Okej. Okay. Bo ten tor tutaj jest nawet dość spory, powiem ci. Jak długo tu zajmuje przejechanie go? No wiesz, to zobaczymy, jak długo zajmuje. Można się zatrzymywać? Czy coś? Myślę, że jeżeli pojedzie za nami samochód, to niekoniecznie, więc okay. Pewnie wszystko zależy od tego, jaki mamy ruch tutaj na trasie. Jedziemy sobie powoli i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeepy jak w Jurassic Parku, w tym takim starym hollywoodzkim hicie, gdzie możemy się poczuć jak tacy łowcy przygód. Tak, oczywiście. Zamieniamy się w aktorów grających w filmie i zwiedzamy Dinolandię właśnie z samochodu. Jaskinia. Stary, to jest jaskinia. Nie macie na tyle. Mnie nie ma? A ty nie wchodzisz ze mną? Są człowieku jakieś malowidła jak w Lasko. Na pewno możemy powiedzieć, że nie jest to tylko miejsce, gdzie poznacie historię zwierząt, tudzież dinozaurów, ale także z tego, co widać, ludzi, bo tutaj mamy na przykład, tu mamy malunki zwierząt, natomiast tutaj odbite dłonie. Widzę jakieś światło. Ej, czekaj, czekaj, stary, bo ja nic nie widzę, poświęcę. Dobra, jesteśmy uratowani. Weź ode mnie kamerę. Słuchajcie, moi drodzy, ta jaskinia jest naprawdę duża. Zaczęła się tam, to jest jakieś 30 metrów od tego miejsca, więc nie spodziewałem się tutaj takiej atrakcji, jak taka jaskinia faktycznie podziemna, w której jest chłodno, w której większe, powiedzmy sobie, dzieci mogą się pobawić, mogą się nawet bawić chowanego, no bo jest tu parę labiryntów. I gwarantuję to, że jako rodzice będziecie mieli chwilę oddechu, chwilę dla siebie. A teraz znajdujemy się na wieży widokowej, na którą można wyjść na samą górę lub wyjechać windą. Tak, jak najbardziej jesteśmy na wieży widokowej, która znajduje się w ogrodzie Jana Pawła II. To takie niezwykłe miejsce poświęcone papieżowi Polakowi. I to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli parki linowe, i tutaj też takie znajdziecie bardzo, nie tak bardzo wymagające, natomiast bardzo na pewno jest to ciekawa rozrywka dla dzieciaków, ale także dla dorosłych. Przejście tego parku linowego to nie jest fraszka, natomiast nie jest aż tak bardzo zaawansowany, żeby dziecko nie mogło sobie poradzić w przejściu takiego właśnie parku. Także jest to kolejne miejsce w Dinolandii, które zaskakuje swoją rozpiętością i wysokim poziomem realizacji. Po tej charakterystycznej czaszce dinozaura rodem z Jurassic Park poznacie miejsce, w którym przede wszystkim dobrze zjecie, napijecie się kawy czy zimnych napojów, ale możecie też zorganizować imprezę, własną imprezę, czy w dzień, czy to w nocy, imprezy okolicznościowe. To wszystko możecie zorganizować tu w restauracji na terenie Dinolandii. Wspinać też się można.
I rozpoczynając tą fantastyczną, gorącą majówkę 2024, mamy do rozdania 10 zaproszeń do Dinolandii w Inwałdzie. A jak je rozdamy, tego jeszcze nie wiemy. Dowiecie się o tym albo z opisu u góry, albo z komentarza na dole tego filmu na Facebooku. Do zobaczenia i tym wesołym akcentem rozpoczynamy majówkę.